Sejm zdecydował o dodatku do renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek w wysokości ponad 2,5 tysiąca złotych. Od lat walcząca o to Iwona Hartwich mówi, a jednak można. Arleta Zalewska. Dzisiaj mamy tego rezultat. Mogli to obserwować osobiście z sejmowej galerii. Chciałam z tego miejsca również podziękować panu premierowi, którego nie ma, bo absolutnie wiadomo dlaczego, który również, możecie państwo się śmiać, możecie się śmiać, dajecie sobie wizytówkę. Ale nawet dziś osobom... to daje nam szansę na godne życie. W dniu, gdy Sejm po wielu latach ich protestów i starań głosował nad obywatelskim projektem ustawy o rencie socjalnej, walczyliście, politycy wdali się w awanturę. Były wzajemne oskarżenia i okrzyki. Pomoc otrzyma przeszło 130 tysięcy osób. To jest niewiarygodne dla prawej strony, że jednak można pomóc. W koalicji od 13 grudnia oszukaliście 2/3 osób popierających rentę socjalną. Oni dostaną właśnie zero, pani poseł. Politycy PiS-u wytykali koalicji rządowej, że nowy dodatek do renty socjalnej dotyczy wyłącznie osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Rządzący tłumaczyli się, że to dopiero pierwszy krok i że grupa objęta dodatkiem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na kolejnych etapach może być rozszerzana. Panie Kaczyński, pan mnie kiedyś całował po rękach i obiecywał pomoc. I chcę, żeby zapamiętał matematyczną jeden wzór, że 130 tysięcy osób to jest więcej niż zero. Za ustawą ostatecznie, co warto podkreślić, głosowali razem politycy koalicji rządowej oraz posłowie PiS-u i Kukiz15. Przeciwko było 10 posłów Konfederacji. Ulga. Cieszę się, bo moje dziecko w końcu będzie miała pełną rehabilitację. Mówi nam pani Joanna, która wraz z mężem wychowuje i opiekuje się Wiktorią. Jak się państwo czują? A to pani Elżbieta, mama Julii. Wzruszeni, bardzo szczęśliwi i bardzo przejęci tym wszystkim, bo to trwało bardzo długo. Rodzice, dzieci oraz opiekunowie osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Żaden premier. Tak mówili w 2014 roku, gdy zaczynali protest. Wtedy odwiedzali ich politycy wszystkich partii i rządzący i ówczesna opozycja. Ustawę uchwalić. Muszą być. Tyle, że gdy do władzy doszło PiS i protest wrócił do Sejmu. I po tym, jak propozycje rządzących były dla protestujących niewystarczające. Prosimy panią o rozmowę. Władza PiS-u zaczęła ich lekceważyć. Dlatego dziś o zachowaniu polityków PiS-u mówią tak. Było wszystko widać, jakie mają podejście dla osób najsłabszych. A nową ustawę, choć nazywają kompromisową, uznają za dobrą wiadomość dla nich i ich dzieci. Myślę, że koalicja zaczyna od tych najbardziej poszkodowanych, tym, którym jest najtrudniej. I myślę, że to nie jest koniec drogi. Arleta Zalewska, Fakty.